Witam Was, umiłowani moi, na drugiej części, jakiem to montował do swojej MT-07 stelaż na kufen centralny. Także sama procedura montażu przebiega na razie pomyślnie, wszystko się nam układa zgodnie z planem. W chwili obecnej mamy już przełożoną pierwszą stronę, czyli prawą. Teraz konieczne jest przykręcenie tejże strony. Do przykręcenia samego stelażu używamy śrub, które otrzymaliśmy w zestawie. Nie korzystamy z tych śrub, które były. Prozaiczna przyczyna, po prostu te śruby mogą okazać się za krótkie, czyli po prostu tego gwintu może być zbyt mało, który przechodzi, a po drugie no, może być tak, że ta sama śruba, która tam montowana była, no, nie uwzględnia na przykład przenoszonych tutaj sił. Tutaj już inżynierowie, na pewno Givi, spowodowali to, dobrze to pomierzyli, że żeby jednak skorzystać z śrub, które są w zestawie tym. Tutaj sobie już poukładałem sobie wstępnie te śruby. Przy okazji właśnie rozlałem kawę trochę. O, właśnie wylała się mi kawka. Miałem tutaj problem mały z dopasowaniem podkładek, ponieważ tam są takie grube podkładki dystansujące więcej niż podkładki mające na względzie jakieś tam inne zadanie, przede wszystkim zdystansowanie. Więc tutaj z tym trzeba dokładnie sobie pomierzyć. Ja skorzystałem z możliwości pomierzenia sobie to suwmiarką, ponieważ oprócz tego, że te śruby się jakoś tam nazywają w instrukcji, na jednej ze stron są podane śruby, ich wymiary oraz wymiary podkładek, ich tam tych różnych innych po prostu, jakby to powiedzieć, komponentów dostarczonych wraz z samym stelażem. Więc tutaj wraz tutaj z tymi informacjami znaleźliśmy wraz z synem, bo syn akurat w tym momencie się u mnie pojawił, będzie mi pomagał w dalszych czynnościach montażowych, dokręcania już montażu samego stelażu. Mamy wycięte dziury z jednej strony, teraz przykręcamy. Ja przykręcam sobie właśnie najpierw stronę prawą. Zaraz zajmę się stroną lewą, czyli analogicznie muszę rozpocząć od wycięcia, bo jeszcze w tym momencie wyciętego panelu, tego otworu w panelu nie mam, ale tak chciałem sukcesywnie, czyli najpierw zrobimy tą, dokończymy, czyli pozbędziemy się części śrub, które są nam już zbyteczne, żeby gdzieś tam nie pogubiły się, czyli dokręcamy, no tutaj widzicie, dokręcam przy pomocy wkrętarko wiertarki. Naprawdę fajna sprawa. Sugeruję tutaj, jeżeli używacie takiego narzędzia, nie ustawiać go sobie czasem na wiercenie dziur, bo przy tej opcji możecie spowodować to, że po prostu wam panel pęknie przy dokręcaniu. Zazwyczaj te wkrętarki wiertarki mają jakąś tam regulację siły dokręcenia. Więc warto sobie ją zredukować. Ja zredukowałem sobie do 50%, czyli tam przy połowie zaczyna mi tam to sprzęgiełko cykać i to fajnie. Mi się wydaje, że taka siła wystarczy na dokręcenie śrub. Można ewentualnie sobie potem, jak ktoś nie jest pewny, sprawdzić i ręką już tutaj dokręcić. Ja nie używałem tutaj klucza dynamometrycznego, tylko dokręcałem w ten sposób. Nie mam takiego małego klucza dynamometrycznego, mam duży klucz dynamometryczny, który przede wszystkim służy mi do ewentualnego dokręcania koła, bo jest to bardzo ważne przy motocyklu, żeby dokręcać jednak koło za pomocą klucza dynamometrycznego. Przekonałem się o tym, mając Hondę gdy zaczęło mi się grzać koło w tej Hondzie, nie wiedziałem, jaka jest przyczyna, po prostu było to źle dokręcone koło, bardzo mocno, no i nie wiem, czy to powodowało grzanie się łożyska, czy no coś było nie tak. Po dokręceniu kluczem dynamotycznym okazało się, że koło przestało się mi grzać. A to taka mała dygresja. Teraz akurat wycinam, a jak zacząłem wycinać, zapomniałem sobie obrócić kamery,
więc nie słychać teraz samego piłowania. Teraz sobie przypomniałem, o, kamera nieprzykręcona i tutaj już pomalutku, już jest wycięte i teraz tylko docinam za pośrednictwem tego nożyka ten otworek, który wycinaliśmy. Naprawdę super mi to poszło. Jeżeli ktoś ma możliwość wycięcia za pośrednictwem takiej wyżynarko, nie wiem jakby nazwać takiego multi urządzenia, to sugeruję sobie takie zakupić. No nie jest to drogie, bo ja bodajże chyba w Biedronce to dam 65 zł, a już wiele, wiele prac wykonałem. Nawet samo to zeszlifowywanie miałem swego czasu, jak montowałem grzane manetki do KTM-a Duke'a i tam przy rączce, manetce gazu, tam są takie wypustki na tym plastiku i gdyby nie to, no to bym hechłał tu jakimś pilniczkiem, a tak to po prostu założyłem sobie odpowiedni kamień i zeszlifowałem te wypustki, aby spokojnie nałożyć tą grzaną rączkę, tą manetkę na rollgas, więc fajna maszynka, nie raz, nie dwa, a więcej razy mi się już przydała i naprawdę, naprawdę fajne urządzenie, bo jest tam wiele możliwości, wiele tych kamyczków, wiele tych końcówek, które można użyć do ewentualnych prac. Także, jak już widzicie, drugi otwór zrobiony. Teraz tak etapami, czyli przekładamy do dziurki. Już ją widział w ogródku, ale coś nie tak. Coś nie tak. O, nie idzie. Czekaj, coś tam muszę. Nie wiem, co ja tam właśnie widzę. Coś mi się tam nie zgadzało. No może jakiś farfocyl, bo musiałem to oderwać. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. To parę dni temu to już było. No, teraz już pyknie. Zaczynamy, tak jak mówiłem, zaczynam montować, czyli wciskać od strony lampy i dociskam, aż dochodzę do części przybaku. I wtedy bardzo fajnie nam wskakuje w te wszystkie zatrzaski. Bez żadnych tutaj problemów. Także w chwili obecnej mamy już panel na zatrzaski zamontowany. Teraz tylko sam jego montaż, czyli znaczy samo jego już przytwierdzenie na stałe, czyli przykręcenie go śrubkami. Tutaj śrubki są cztery rodzaje śrubek. Czarne z samego przodu, które w poziomie wkręcamy. Potem z bezgłówek takie aluminiowe śrubki wkręcamy w połowie, tak jak wspomniałem, no i na końcu teraz gdzieś zaczynam od tych śrubek, wkręcamy takie śrubki, jakby je nazwać, blachowkręty. Też wszystkie są na klucz, na imbus czwóreczkę i pomalutku je będziemy dokręcali. Więc tak to wygląda sama procedura montażu. Teraz ponownie używam właśnie tego klucza zrobionego z wkrętarki. Fajna sprawa. Polecam. I odkręcanie, i przykręcanie. O, to takie czarne śrubki są akurat z tej strony. Właśnie ta środkowa to jest taka aluminiowa z płaską główką. I tu jeszcze jedna, ostatnia. Także pomalutku, coraz więcej prac wykonanych. Już teraz pod te gumki zakładamy duże śruby. Tutaj akurat idzie śruba oryginalna, ta, która była. No, przez to nieszczęsne mocowanie, akurat w tym miejscu mało co bym nie spowodował jakiegoś sztosa, no bo po prostu chciałem już pociągnąć, bo nie było widać, one są pod taką zaślepką z gumy te śruby zrobione, więc no trzeba na to uważać. Syn dokręca, zamknięte, jeszcze mu teraz mówię, no czy dobrze dokręcił, jak jest słabo dokręciłeś, to będzie na ciebie, mówię. Więc tutaj tak to wygląda. No już mamy założone. Teraz kwestia będzie montażu już właściwego stelaża, czyli tej
długiego ramienia, gdzie będziemy montowali płytę od samego kufra. Cóż jeszcze? Tam po drodze jeszcze... jeszcze tam jakieś śrubki chyba od spodu. Tutaj jak już wspomniałem wcześniej na nagrywce, tam odkręciłem takie 4 śruby po obu stronach, które trzymają to śmigiełko. Najprawdopodobniej, nie przyjrzałem się, ale najprawdopodobniej ich odkręcać nie trzeba, bo one są częścią panelu. Tam od spodu one nie są przykręcone do niczego. Jednakże tu wolałbym się wstrzymać. Musicie sami zobaczyć, jak to wygląda, czy należy ich je przykręcać, czy nie. Wydaje mi się, że chyba nie mają one, nie są one zamontowane do ramy, tylko są po prostu zamontowane do panelu. Ja je odkręciłem, ponieważ już byłem tak przejęty, wolałem po prostu lepiej odkręcić 2 śrubki więcej niż 2 za mało, aby nie zrobić. Tu już mam taki przeskok, już założony jest sam stelaż, jak widzicie. To dlatego, że się kamera nam przycięła, więc odkręciliśmy prawego seta. Tutaj taka moja sugestia, jeżeli odkręcacie prawego seta, to proszę zwrócić uwagę, że do prawego seta jest dokręcona, przytwierdzona, przymocowana jest ta banieczka, pojemnik, czy jak zwał, kozwał, z płynem hamulcowym, więc tutaj sugerowałbym szybko go odkręcić, za bardzo nie odchylać, żeby się nam się czasem nie obrócił, żeby się tam z tego przewodu nie dostało powietrze, żebyśmy sobie cokolwiek nie zapowietrzyli samego układu hamulcowego tylnego koła, więc odkręcamy szybko, przykładamy stelaż i z powrotem montujemy. Oczywiście już nie używamy tych śrub, które mieliśmy, tylko używamy śrub, które są w zestawie, pamiętając o tym, że przy pierwszej śrubie, czyli tej przedniej śrubie, należy podłożyć pod podkładkę dystansującą, ponieważ no, stelaż ma też swoją grubość i odstaje tam ileś tam milimetrów, więc musimy użyć tam podkładkę dystansującą, żeby równomiernie nam to odstawało, przednia i tylna śruba powyższego zestawu. Oczywiście ona jest w zestawie, więc tutaj ona ma podobną grubość co sam stelaż, więc o tym pamiętajmy, żeby te śrubki obydwie dokręcić. No ja to dokręciłem, jak to się mówi w cudzysłowie, na przysłowiowego chama, tyle po prostu, ile miałem siły. Znaczy, no tak, żeby nie przesadzić, bo chociaż śruba była dość mocno przykręcona, ta jedna miała z nią problem, a ta druga to po prostu poszła mi od ręki, tak jakby, nie wiem, w serwisie Yamahy też jakoś tak dziwnie to przykręcili, czy ja nie wiem, jak ona była dostarczana w tym pudełku, czy ona miała przykręcone te sety, czy te sety były właśnie zakładane na miejscu u samego dealera. Tutaj teraz montujemy tak, gdyby taką dodatkową blaszkę, która przytwierdzona jest do stelaża i do fendera, tam gdzie jest przymocowany jest uchwyt tablicy rejestracyjnej. Tu muszę zwrócić taką małą dygresję, że najprawdopodobniej, gdy nie mamy właśnie oryginalnego uchwytu tablicy rejestracyjnej, tylko jakiś taki akcesoryjny, to najprawdopodobniej będzie problem z założeniem tego stelażu, ponieważ no nie będzie to współgrało, bynajmniej chyba, że zrezygnujemy z samego montażu właśnie tejże blaszki, ponieważ ona nie będzie do niczego nam to pasowała. Więc tutaj, jeżeli ktoś ma zainstalowany jakiś akcesoryjny fender, czy jak to się zwał, ten błotnik, na którym umieszczona jest tablica rejestracyjna, może mieć problem z zamontowaniem powyższego stelaża marki Kiwi, tam 2140FZ czy KZ, w zależności czy to Kappa, czy to Kiwi. Givi, przepraszam, nie Kiwi.
Więc tu się ludzie, jeżeli coś będziecie takiego montowali, zastanówcie, czy czasem nie lepiej kupić jakiś inny akcesoryjny, czy może Honda, Yamahowski oryginalny, czy firmy może jakiejś innej. No ten jest generalnie najtańszy, bo już mogę zdradzić, że za ten zapłaciłem 413 zł. Na chwilę taka była cena pod koniec listopada, tyle on mnie kosztował, więc 413 zł, gdzie wszędzie już tam było po 430, 460 w zależności od której firmy. Ja dałem 413 z przesyłką i to była najtańsza cena chyba stelaża do motocykla MT-07 na 2018 rok, więc tutaj się z tym trzeba liczyć, że cena innych jest o wiele, wiele wyższa. No wiele wyższa, no stówka, dwie stówki więcej musicie za takowy dodać, bynajmniej jeżeli chodzi o model 2018. Także teraz ramię drugiego stelaża, czyli lewego, zakładamy. Dwie osoby, idzie nam to dość szybko. Cyk, cyk, cyk i będzie zaraz założony drugi. Tutaj już się nie musimy, tak jak się mówi, z tym męczyć. Tu możemy sobie odłożyć całego seta na bok, odkręcić sobie elegancko, sobie poprzykładać. Ja sugeruję sobie zaczepić za w pierwszej kolejności za pierwszą śrubkę tutaj zaraz, właśnie tak robię przy tyle, czyli tu od strony pasażera, i potem spokojnie sobie przymierzyć seta wraz ze stelażem, czyli sobie dokręcić, pamiętając oczywiście o podłożeniu pod pierwszą śrubę od strony kierowcy, czyli pierwszą śrubę tam tego dystansu, nie, tej podkładki dystansowej, aby nam to równo chodziło i żeby tam coś nie pęknął, czy się nie wykrzywił sam set przy mocniejszym dokręcaniu powyższego. Pomału robota idzie, fajnie jest, jak się robi w dwie osoby, można sobie pogadać, można sobie wymienić jakimiś doświadczeniami, jeden drugi go pilnuje, żeby tam jakieś głupoty nie narobił. Co prawda gorzej się filmuje, bo wiadomo, tremasz żera i tak człowiek boi się, że zostanie, weź co ty kuźwa gadasz, weź daj spokój. No ale tak to jest, no tutaj z synem nam to w miarę fajnie i szybko idzie. Dobrze, że chłopak przyszedł, pomógł mi. Bo nie wiem, jak to mi długo trwało. Generalnie muszę się pochwalić, że cała procedura zajęła mi całe przedpołudnie. Więcej to było szukania i zastanawiania się nad wykonywaniem pewnych czynności, chociaż ja już to w głowie sobie plan układałem, jak to ma wszystko wyglądać. Już kilka dni, jak to się nazywa, planowałem całą tą przedsięwzięcie. Musiałem się do tego, jak to się mówi, nastawić ją jak gdyby tak troszeczkę psychicznie, znaleźć sobie wolny czas, wolny dzień, tak żeby po prostu mieć tą pewność, że po prostu nic mnie nie będzie zakłócało i mogę się tylko i wyłącznie poświęcić wykonaniu tej czynności. Także stelaż mam już założony, stelaż już jest zamontowany. Teraz kwestia przykręcenia płyty samego kufra. Dodam, że tutaj skorzystałem z płyty kufra Kimax, jakby tam się zwał, który mi został po KTM-ie Duke'u. Nie sprzedałem tego kufra wraz z motocyklem. Zostawiłem stelaż nowemu właścicielowi, a kufer sobie zatrzymałem. W tym momencie sprawa taka, że przy płycie Kimaxa tak naprawdę pasują tylko dwie dziurki i to dwie dziurki tutaj, te z przodu akurat, które ja w tym momencie odkręcam, przednie, te, które odkręcałem teraz, już odkręcam tylne, no niestety nie pasują i teraz są dwie możliwości: albo wiercimy dodatkowe dwie dziury w samym stelażu, tak
żeby pasowało, albo ewentualnie ja zrobiłem właśnie drugą sprawę, że zamontowałem to w ten sposób, że przyłożyłem śruby przez płytę i od spodu założyłem blaszki, które pod spód samego stelażu jak gdyby trzymają tą blachę od spodu jak gdyby, więc tak to założyłem. Być może zdecyduję się na wiercenie tych dziur, ale to może w przyszłości. Na chwilę obecną wolałem ich nie wiercić. Bałem się, że mi coś tam może nie wyjść. Nie miałem wiertarki tak naprawdę takiej dość mocnej, bo to ten materiał, z którego jest wykonany stelaż, jest dość gruba i solidna ta blacha. I bałem się, że po prostu nagle się okaże, że moja wkrętarka, którą właśnie przykręcaliśmy do wiercenia, nadawać się mogła zbyt słabo, więc wolałem tutaj tego nie popełnić jakiegoś błędu, więc założyłem tak, jak założyłem, nie chciałem go, jak to się nazywa w cudzysłowie, kaleczyć. On tutaj właśnie szukam dziurek, bo tam jest druga dziurka i nas niestety za chusteczki kolorowej nie pasowało nam. No cóż, ale zawsze człowiek znajdzie. Generalnie jak zakładamy stelaż do innych motocykli, właśnie korzystamy właśnie z takiego zakładania tego typu i jest to, jak to się nazywa, w porządku, więc myślę, że i takie założenie, tym bardziej, że te przednie dziurki pasowały idealnie, one już same w sobie stanowią tak dość dobre zakotwienie tej płyty do stelaża, więc tutaj tył to tylko jest kwestia tego, że po prostu nam to nie odstawało za mocno. Także dokręcamy tą płytę już do stelaża i pomalutku zbliżamy się ku końcowi całej czynności montażu powyższego. Korzystając z okazji, żegnam Was, umiłowani moi. Mam nadzieję, że ta nagrywka Wam się przydała, że Wam się to podobało, ten materiał. Zapraszam do następnych moich motovlogów. Do zobaczenia. Pa!